wyprodukowanie dobrej rękawicy jest dużo bardziej skomplikowane niż ci się wydaje. Gdy obejrzysz ten film, zrozumiesz dlaczego. Najpierw poznajmy różnicę między podstawowymi pojęciami. Maszyna wytwarza wkładkę rękawicy z kilku nitek, które z kolei składają się z przędzy. Przędza zawiera pojedyncze włókna. To nitka decyduje o tym, czy w rękawicy jest wygodnie, czy ręka się poci, jak reaguje na wysoką temperaturę. Zastanówmy się, czym więc różnią się wkładki rękawic oraz co decyduje o wygodzie i grubości rękawicy. Z czego dana rękawica jest zrobiona? Wyróżniamy wiele rodzajów włókien. Naturalne, sztuczne. W zależności od tego, co chcemy uzyskać, takie włókno stosujemy. Na przykład spandex, materiał 8 razy bardziej rozciągliwy niż guma. Kevlar, trudnopalność. HPPE, wytrzymałość, antyprzecięciowość. Jaki jest ścieg? Jednostkę mierzącą liczbę ściegów na długości 1 cala nazywamy gauge. Jeśli igła jest grubsza, to uzyskujemy większe oczka i rzadszy splot. Z kolei jeśli jest cieńsza, to uzyskujemy gęstszy splot. Rękawice mają ściegi równe 7, 10, 13, 15, 18, 21 gauge. Przykładowe rodzaje ściegów rękawic. Grubość nitki możemy mierzyć w kilku różnych miarach. Oto niektóre z nich. Mikrometr. Miara grubości włókna równa 1/1000 części metra. Przykładowe wielkości w mikrometrach. Denier. Miarka nitki, której 9 km waży 1 gram. Stosuje się ją do włókien syntetycznych. Przypomnijmy sobie opakowanie Rystop, na którym z pewnością podano gęstość splotu. Przykładowe gęstości włókien podane w denierach. Jeszcze inna miara to twist. Mówi nam o tym, ile skręceń jest na jednym calu nitki. Warto zwracać uwagę na wszystkie dostępne oznakowania i informacje na rękawicy, aby mieć świadomość, skąd wynikają różnice w wygodzie oraz cenie.